W poprzednim filmiku staraliśmy się intuicyjnie zrozumieć równanie stanu gazu doskonałego. Przypomnę, PV równa się nRT. Ciśnienie razy objętość to jest liczba moli razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. A w tym i kilku kolejnych filmikach będziemy rozwiązywać przykłady, które pozwolą nam utrwalić sobie to równanie i trochę się z nim oswoić. Pierwszy przykład będzie następujący. Mamy balonik z gazem. Niech tym gazem będzie wodór. I tak, objętość balonika wynosi 2 litry. Ciśnienie, niech to będą 2 atmosfery. A temperatura niech będzie 30 stopni Celsjusza. I wiedząc, że w takich warunkach dla wodoru obowiązuje równanie stanu gazu doskonałego, chcemy się dowiedzieć, ile moli gazu, ile cząsteczek gazu jest w naszym baloniku. Czyli tak, lewa strona równania to jest 2 atmosfery razy 2 litry. To się równa nieznana liczba cząstek gazu razy uniwersalna stała gazowa razy temperatura. Tutaj w pierwszej chwili można mieć pokusę, żeby wpisać 30 stopni Celsjusza, ale w termodynamice zawsze posługujemy się skalą Kelwina. Teraz sobie przypomnijmy różnicę między skalami Celsjusza i Kelwina. Tutaj narysujmy sobie 2 osie. Niech tutaj będą stopnie Celsjusza, a tu niech będą Kelwiny. Charakterystyczne punkty obu skal będziemy sobie zaznaczać na czerwono. I tak, pamiętamy, że skala Celsjusza jest zbudowana w oparciu o 2 punkty. O temperaturę zamarzania wody, o temperaturę wrzenia wody. W temperaturze 0 stopni Celsjusza woda zamarza, a w temperaturze 100 stopni Celsjusza woda wrze. Z kolei najniższa możliwa temperatura, jaka istnieje we wszechświecie, jaką w ogóle można sobie wyobrazić, jest to temperatura, w której średnia energia kinetyczna cząstek wynosi 0, kiedy stoją one w absolutnym bezruchu. I w skali Celsjusza temperatura ta wynosi 200 minus 273,15. A skala Kelwina jest zdefiniowana w ten sposób, że właśnie ta absolutnie najniższa możliwa temperatura wyznacza nam 0. Wobec tego, ponieważ skala Kelwina jest jedynie przesunięta w stosunku do skali Celsjusza i różnica jednego stopnia Kelwina jest równa różnicy jednego stopnia Celsjusza, to tutaj mamy 273,15 stopni, 15 kelwinów jako temperaturę zamarzania wody i o 100 więcej, czyli 373,15 kelwinów oznacza temperaturę wrzenia wody. Czyli w naszym zadaniu temperatura 30 stopni Celsjusza, 30 stopni Celsjusza to jest, już w zadaniu te 15 setnych sobie pomińmy, to jest 303 kelwiny. A ile wynosi R, uniwersalna stała gazowa? Ja sobie napisałam tę stałą w różnych jednostkach. I ponieważ w naszym zadaniu posługujemy się litrami i atmosferami, to odpowiednią wartością będzie
Ota. 0,082 litry razy atmosfery przez mole razy kelwiny. Wobec tego teraz możemy napisać 2 atmosfery, czyli nasze ciśnienie, razy 2 litry. To się równa szukane N, szukana liczba moli, razy 0,082 litry razy atmosfery przez mole razy kelwiny. Razy temperatura, która wynosi 303 kelwiny. Tak, tutaj mamy nasze P, tutaj jest V, tutaj N, R i T. Spójrzmy na jednostki. Ponieważ w takich równaniach z jednostkami jednostki możemy traktować w zasadzie jak liczby i obie strony równania dzielić lub mnożyć przez jednostki, to zauważmy, że tak, że atmosfery nam się skracają, litry również, tutaj same litry, ta dwójka oczywiście zostaje. Tutaj mamy kelwiny w liczniku i kelwiny w mianowniku, również się skracają i dla wygody możemy obie strony pomnożyć przez mole, bo jedyną jednostką, która nam pozostaje, są w tej chwili mole, więc po tej stronie mamy 2 razy 2, czyli 4. I obie strony razy mol, czyli mamy 4 mole. To się równa N razy 0,082 razy 303. Czyli dobrze, N wychodzi w odpowiednich jednostkach, wychodzi w molach. 4 przez 0,082 razy 303 mole. To się równa, wyciągniemy kalkulator i przeliczymy, przekonamy się, że jest to 16 setnych, dokładnością do dwóch cyfr jest to 16 setnych mola. Czyli mamy 16 setnych mola wodoru i gdyby ktoś nas jeszcze zapytał, nie w molach, tylko w bezwzględnej liczbie cząstek, ile to jest, ile dokładnie tam cząstek siedzi, to możemy przypomnieć sobie, że 1 mol to jest liczba Avogadro cząstek, czyli 6,02 razy 10 do 23, czyli w naszym baloniku jest, dużym N sobie oznaczymy liczbę cząstek w baloniku, 0,16 razy 6,02 to jest około 0,96 razy 10 do 23 cząstek. A gdybyśmy chcieli wiedzieć, ile wynosi masa gazu zamkniętego w baloniku, to również łatwo to policzyć. Otóż masa jednej cząsteczki wodoru wynosi 2 jednostki atomowe, zatem masa molowa wodoru cząsteczkowego to są 2 gramy na mol. A skoro tak, to w naszym baloniku mamy 2 gramy na mol razy liczbę moli, czyli 2 gramy na mol razy 0,16 moli. Mole nam się skracają i masa wychodzi w gramach. 2 razy 0,16 gramów, czyli 0,32 gramy.